została użyta w czasie bitwy pod Grunwaldem jako składnik czarnego prochu. Za jej sprawą stolica Polski została przeniesiona do Warszawy. Mowa o siarce, która stała się bohaterką najnowszej książki Adama Wójcika, historyka sztuki, założyciela i kustosza Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu. Swoją bajkę prawdziwą o siarce, czyli żółtym polskim złocie, autor promował w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu. Chciałem w sposób taki bardzo popularny przybliżyć historię polskiego górnictwa siarkowego, dlatego że to jest górnictwo, które ma jako jedyne na świecie, ma aż 600 lat tradycji, czym nie zdajemy sobie sprawy dzisiaj nawet. I pomyślałem, że warto byłoby to opisać, ponieważ rzeczywiście przestudiowałem dokładnie tą historię. Zresztą zajmuję się nią, tworząc Muzeum Siarkowe tu w Tarnobrzegu. Stąd wydaje mi się, że jest to tak fascynująca historia i tak pokazująca wiele ciekawych elementów, że warto było to opisać. Książka ma charakter uniwersalny. Przeznaczona jest nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych. Czytając napisaną wierszem opowieść, poznajemy historię górnictwa siarkowego w Polsce od smoka wawelskiego, legendy, w której siarka pojawiła się po raz pierwszy w naszych dziejach, po czasy współczesne. W opowieści o historii żółtego surowca można oczywiście znaleźć wiele ciekawostek. O nich podczas spotkania opowiadał również Adam Wójcik. Autor wspominał także o zbawiennym wpływie tego surowca na kobiecą urodę. Warto dodać, że treść bajki ilustrują autentyczne fotografie, a także reprodukcje starych rycin i obrazów, co uzasadnia użyte w tytule książki określenie prawdziwa. Pokazywały, w jaki sposób wydobywano siarkę, w jaki sposób ją przetwarzano. Oczywiście mamy też ilustracje współczesne, tej autorstwa pana Romana Gula, który tarnobrzeżanina, który robił fantastyczne fotografie, kiedy był pracownikiem siarkopolu. No a dziś pan Roman zechciał mi udostępnić te zdjęcia, że są bardzo piękne, artystyczne niektóre, stąd pomyślałem, że warto je zastosować właśnie do tego typu książce. Bajkę prawdziwą o siarce wydało Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega. Będzie można ją zakupić w tarnobrzeskich księgarniach, bibliotekach i Muzeum Siarki. Simona Kosak to wspaniała osoba, która zasługuje na pamięć i uznanie. Jak ona sama mawiała, kiedy Bóg dzielił talenty w jej rodzinie na pióro i pędzel, ona sama otrzymała w darze pióro i korzystała z tego talentu przez całe swoje zawodowe życie. Była autorką wielu cyklicznych audycji radiowych nadawanych na antenie białostockiego radia, a później regionalnego radia polskiego. Były to gawędy niemalże o takim pięknym tytule Co w trawie piszczy. Przez ponad 30 lat mieszkała w Białowieży, w takiej pięknej leśniczówce o pięknej nazwie Dziedzinka. Z wykształcenia była biolożką i specjalistką od nauk leśnych. Przez całe swoje zawodowe życie kochała zwierzęta i uczyła, jak kochać rośliny i zwierzęta. Jest autorką kilkunastu prac naukowych, publikacji książkowych i filmów fabularnych o zwierzętach. Jej publikacja o ziołach i zwierzętach to kolejne wznowienie tej książki. Zawarła tutaj ponad 80 opowiastek o ziołolecznictwie, o roślinach trujących, leczniczych, o miejscu ich występowania. Między innymi znajdziemy tutaj przepis na piekielną zupę Szekspira, pochodzącą z 1600 roku. On właśnie ją utrwalił w tym tekście, jak również przepis, gotowy przepis na ból zęba takiej rośliny o nazwie bukwica. Ksiądz Klimuszko używał tej rośliny w leczeniu nieżytu jelit, bólów migrenowych czy cukrzycy. Opowiastki o lisach, wilkach, jeleniach, nietoperzach, wszystkie one są niczym przepiękna bajka. Na przykład bajka o dzikiej gęsi zaczyna się tak. Dzikie gęsi wracają. Nocami gdzieś w górze z zachodniej strony narasta gęganie. Przesuwa się nad głowami i cichnie w oddali.
Dzikie gęsi to zachwycające istoty. Całe ich życie, trwające nawet 50 lat, upływa pod znakiem oświadczyn i wiecznej miłości. Wszystkie te opowiastki o zwierzętach, o roślinach są napisane przepięknym polskim językiem. Myślę, że publikacja może znaleźć się w każdej domowej biblioteczce. Można ją również wykorzystać na lekcjach biologii, czy tak po prostu zabrać ze sobą na spacer. Polecam. Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza na wystawę fotografii Bogdana Myśliwca, fotoreportera dzienników Echo Dnia, a także Super Nowości. Wystawie towarzyszy prezentacja prac uczestników warsztatów fotograficznych. W Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury można zobaczyć również wystawę fotografii Jana Chmielowca. Jej tematem są ludzie Biesów. Są to portrety dobrych, bieszczadzkich znajomych autora. Diana, amazońska księżniczka, przybywa do cywilizowanego świata, stając się najpotężniejszą superbohaterką. Well, that's neat. Zapraszamy na kolejną, trzecią już część filmu Auta. Legenda sportu motorowego Zygzak McQueen zostaje zepchnięty na boczny tor przez nową generację ultraszybkich aut. Wrócić do gry pomoże mu młoda, pełna zapału Cruz Ramirez, mechanik, która obmyśla autorski plan zwycięstwa. Już nigdy nie będziesz się ścigał. Przełknij to. Czy Zygzak zjedzie na emeryturę? Sam zdecyduje, kiedy skończę. Storm należy do napakowanej gadżetami nowej fali zawodników. Trzecie pierwsze miejsce nowej gwiazdy ostrej jazdy. Nie prześcigniesz go, ale możesz go przechytrzyć. Beze mnie ani rusz, panie McQueen. Mam cię na celowniku, Storm. Macę się nie mieści! Trzy.